Nope. Statuetka pantery. Oj, tak, tak. Dokładnie. Ja tutaj nic nie podkrywałem. Dobra. To jest generalnie druga postać, na której jestem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że tu nic nie jest podkrywane, ale... Dobra, tutaj ogólnie miałem już wcześniej przygotowaną panterę, także zgaduję, że... No, zgaduję po prostu, że zostawało mi jeszcze z poprzedniego eventu. Ale to tam nie szkodzi. Na ten event też się tutaj zrobi panterę, na głównej postaci się zrobi. Mało drogo, no ale tam... Dobra, popłynięte pod tunel. O kurde, ty, przecież ja tutaj mam... Dobra, ja źle trochę to rozplanowałem. Dobra, trzeba będzie trochę inaczej to rozplanować. Chyba zobaczymy, czy w ogóle będzie na przykład obraz w biurze. Tutaj w ogóle odkryłem coś takiego jak obraz w biurze. Jeżeli nic takiego nie odkryłem, no to jest... No nieciekawie, jednym słowem. Nie za ciekawie. Nie trzeba zrobić może reset wtedy. To się taki reset, że normalnie odpalić jeszcze na raz napad, żeby była elita. Lecieć pod lądowisko, chociaż nie wiem, jak ja to zrobiłem ten zwiad, że jakimś cudem nie mam z tamtej strony odkryte. Też nie, na szybko to wszystko robiłem. Tych se strąćmy, żeby nie przeszkadzali. Tu jest jakieś jedno złoto, gdzieś się nie da, nazwijmy to, normalnie dostać. A ty jak masz? Coś masz? Nie bardzo. A ty może... Że ty coś masz, też nic nie masz. Ja myślę, że kluczyk może mieć ten gość, co akurat patroluje bardzo blisko tej rezydencji. A jednak nie, jednak tutaj ten wydropił. Dobra, tutaj ogólnie nie ma nic, czyli obraz jest gdzieś zamknięty. I co, trzeba was uciekać na lądowisko. No to będzie wychodziło. No i to widać, obraz jest, mówię, całkowicie zamknięty. Dobra, pantera sobie jest zdobyta, ale jak to mówię, jak to rozegrać teraz? Trzeba będzie, mówię, uciekać na lądowisko. To zrobił na odwrót, byłby trochę lepiej. Jak będzie strasznie ciężko to wykonać, znaczy oczywiście, że tak nie będzie. Nie wiem, tutaj mnie niby goście zobaczył, ale zaraz zobaczymy, czy... No to za alarm, czy też nie, bo tu wiecie, to jest strasznie duża ucieczka. Tutaj na lądowisko, może bliżej spróbuję, może gdzieś po prostu będzie coś jeszcze. Akurat jest na cicho cały czas, dałoby się. Bliżej, nie wiem. Jeśli wiecie, ściągnąć ich i polecieć sobie na te po prostu skrytki, gdzie coś może być. Nie powinno być jakieś trudne mega. No wystarczy spokojnie wszystko pościągać, bo mogę podjechać tutaj, tutaj i wiadomo na lądowisko. Spróbujmy może tu od razu, ten port po prostu. To coś ściągnijmy. Tu jest bieda. No to tutaj nie zabieramy, bo jest biednie, a nie ma co zabierać, jak jest mało i nieciekawie. A tutaj? A tutaj zobaczmy. Może podjadę jeszcze bliżej. Miałem niezłego cela. Tutaj wszystkich wymijamy. Wręcz. To zobaczmy. Coś jest ciekawego? Kurde, nie widzę przez te kraty. Ja chyba kasa tylko. To gotówka? To mi się broń daje. O, to jest ziółko. Dobra, można by w sumie to zabrać. Tak w zasadzie nie ma co. Bo mogę zabrać tutaj. Jeszcze gdzie mogę zabrać, to stamtąd i w zasadzie to tyle. Dobra, może ta kasa mi wypełni na fulla tę torbę. To mam 33 w zasadzie. To jest podwójna gotówka. Słabo będzie, biednie strasznie, ale dobra. Powiedzmy sobie szczerze, to jest, wiecie, to jest stara jakaś pantera. Bez niczego. Sobie dozbieramy to. Kurde. Proszę, lecimy, nie? Bardziej w sumie to jest tylko zbierane, żeby napełnić do tej torby na maksa. 2 miliony... 2,5 miliona w zasadzie jest. Jeszcze co prawda będę miał dwie kolejne, więc zobaczymy, może następne dwie kolejne będą o wiele bardziej interesujące. W ogóle w taki sposób, żeby wam powiedzieć, to ja nie uciekałem od nigdy chyba. Tak szczerze powiem, naprawdę. Oj, dawaj mi tutaj broń. Tutaj mamy gościa. Chyba tutaj. Dobra, możemy uciekać. 15 minut i tak się wyrobiłem, także... No, może być. Nie było to może jakieś mega spektakularne coś, ale ważne, że siadła, pantera zrobiona. I zapewne mówię wam, jutro czy coś, będzie jak zdobyć kolejną panterę, mieć dwie pantery naraz, tak naprawdę. Zarobić sobie dużo kasy z tego kompletnie wszystkiego. Ale naprawdę, taki sposób jak teraz uciekam, to ja nie wiem. Robiłem to chyba, naprawdę, chyba na początku napadów. Nigdy chyba w taki sposób nie uciekałem, naprawdę. Całkowicie poważnie. Chyba nigdy w taki sposób nie uciekałem. Ale dobra, no.
Znaczy nigdy, no uciekała na początku, a potem już jak się dowiedziałem, że ucieka się wodą, no to bez sensu. Proszę, patrzcie, 2,5 zarobione. Mamy kasę? No mamy kasę, nie? Zarobiony jestem? No jestem. Bogactwo. 2 200 000 zawsze na konto, to jest fajna liczba, nie? Nic nie zabiera. Elita w 10 minut. Jakby, no powiedzmy sobie szczerze, no widać, że hajs jest niezły, ale mówię, to się tylko przytrafia raz na, nie wiem, pół roku, nawet rzadziej. Do tego elita jeszcze wpadnie, także to już w ogóle. I 14 tutaj poziom na tej drugiej postaci. Co prawda ten level tutaj nie jest kompletnie ważny, bo trzeba jeszcze tam w ogóle popatrzeć cały czas na główny, bo nie pamiętam dokładnie, o której tam się zrobił napad. Ale cóż, udane. Myślę, że to jest najważniejsze i najistotniejsze w tym wszystkim, że to po prostu się udało. Także no co, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.